Z ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć roztropnych. Głupie wzięły ze sobą lampę, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne zaś wzięły lampę i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: O nie. Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i Wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybył Pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on im odpowiedział: Zapewniam Was, że Was nie znam. Czuwajcie więc. Bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Kochani, dostajemy dzisiaj słowo przecudnej urody słowo, które jest słowem niesamowicie bogatym w treść, ale jest też słowem niezwykle prowokującym słowem, które zaprasza nas do myślenia które wyrywa nas z takiego naszego ludzkiego rozeznawania z takiego naszego ludzkiego osądzania rzeczywistości. Które zmusza nas do refleksji, które zmusza nas do tego, byśmy zadawali pytania. Chciałbym dzisiaj z wami podzielić się taką jedną refleksją, która zrodziła się w moim sercu, która jest również wynikiem rodzących się pytań, które pojawiły się w moim sercu wtedy, kiedy czytałem tę Ewangelię. Chciałbym dzisiaj zatrzymać się z wami nad jednym zdaniem, które mnie zaszokowało na końcu tej Ewangelii, a mianowicie nad tym zdaniem bardzo trudnym, myślę, które padło z ust oblubieńca, z ust pana młodego w kierunku tych panien głupich, nie znam was. To zdanie musiało naprawdę je zaboleć. Zapewniam was, że was nie znam. Tak sobie pomyślałem na początku, jak to jest możliwe? Spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Jest sytuacja, w której są panny i jest pan młody. Pan młody za chwilę ma przyjść, ma poślubić te panny. Jest pytanie, jak to jest możliwe? Że w całej tej sytuacji oblubieniec kieruje na końcu te słowa: Nie znam was. Jak to jest możliwe, że ten, który za chwilę ma poślubić te panny, jak to jest możliwe, że na trzy minuty przed rozpoczęciem wesela oblubieniec mówi: Nie znam was. Tak bardzo trudne słowa, tak, tak bardzo mocne słowa, które bez wątpienia musiały zranić serca tych. Panien głupich. Jak to jest możliwe? Spróbujmy dzisiaj pochylić się nad tym pytaniem inaczej. Spróbujmy teraz pójść troszkę dalej, ponieważ to jest słowo o Panu Bogu, który przychodzi do człowieka. To jest słowo o Bogu, który przychodzi do nas. Jak to jest możliwe, że ten oblubieniec, który przychodzi dzisiaj do nas, może powiedzieć nam w naszym życiu, możemy usłyszeć takie słowa, jak to jest możliwe, że możemy usłyszeć te słowa, nie znam Was. Czy jest możliwe, żeby ten, który wszystko wie, bo przecież nauczyliśmy się z katechezy, nauczyliśmy się z różnych rekolekcji, że Bóg wszystko o nas wie, że nikt na świecie nie ma takiej prawdy o nas jak tylko Bóg. Więc jak to jest możliwe teraz, że ten oblubieniec, że ten Bóg, który do nas przychodzi w naszym życiu, że może powiedzieć nam słowo: Nie znam was. Jak to jest możliwe, że my. Którzy skądinąd, tak jak te panny, no, chcemy wejść, jakoś w jaki sposób jesteśmy w tej Ewangelii obecni, jesteśmy w jakimś z nim kontakcie, jesteśmy w jakimś związku z nim, że na końcu Ewangelii możemy być bardzo zaskoczeni, bo możemy, tak jak te panny, usłyszeć słowo bardzo trudne: Nie znam was. Słowo bardzo trudne, zaprawdę nie znam Was. Jak to jest możliwe? Spróbujmy teraz się zastanowić, jak to jest możliwe, że Bóg nie zna człowieka. Inaczej, o jaki rodzaj poznania tutaj może chodzić? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Oczywiście, Pan Bóg zna całą prawdę o człowieku. Pan Bóg ma wiedzę o nas taką, jakiej nie ma nikt inny. A więc tu musi chodzić o coś zupełnie innego. Otóż, jeżeli jest taka sytuacja, że oblubieniec nie poznał Panien. To znaczy, że musiało się coś zadziać wcześniej, a więc musimy się cofnąć, musimy się zapytać, żeby dotknąć serca tej Ewangelii, co zadziało się wcześniej. Dlaczego oblubieniec powiedział tak trudne słowo? I uwaga, ponieważ oblubieniec, zobaczcie, on przychodzi, żeby poślubić panny. I zobaczcie, słowo, które mówi na końcu oblubieniec, myślę sobie, że musiało bardzo zaboleć te panny. Nie znam was. Panny, które również chciały wejść na wesele. Ale pomyślcie sobie teraz, jak nierównomierne musiało być cierpienie oblubieńca, który przyszedł, żeby poślubić, który przygotował całą ucztę weselną, który oczekiwał, żeby musiał te słowa powiedzieć, musiało się wydarzyć coś wcześniej. Od co się wydarzyło? Spróbujmy teraz na to pytanie sobie w końcu odpowiedzieć. Otóż kochani, moment, w którym Bóg może powiedzieć, że nie zna człowieka, jest tylko jeden. Tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek sam uniemożliwia Bogu poznanie. W języku biblijnym słowo poznać oznacza nic innego, jak mieć z, nim, z kimś bardzo intensywny kontakt. Nie, czasami można nawet przełożyć to na, takie, na, na znaczenie współżyć. To jest niesamowicie intymna relacja. To znaczy, że pomiędzy tymi pannami głupimi, a pomiędzy oblubieńcem, pomiędzy Bogiem, nie było nigdy takiej relacji intymnej, zażyłej. To znaczy, popatrzcie. Bo jest niesamowita tutaj rzecz pokazana w tej Ewangelii. Otóż te panny, nie jest tak, że one nie mają wiedzy o oblubieńcu. One doskonale wiedzą, kim on jest. One mają wiedzę, one mają, yy, zobaczcie, w jaki sposób one ostatecznie od, do niego się odnoszą. Mówią, panie, panie, otwórz nam. One wiedzą, że jest to pan. Zobaczcie, są pełne wiedzy, ale pytanie jest, nie, zna, nie wystarczy wiedza. Nie wystarczy na ile my wiemy o Bogu, żeby doświadczyć potem radości bycia z Panem. Pytaniem w naszej wierze fundamentalnym nie jest pytanie to, na ile my mamy wiedzę o Bogu, cośmy się o Bogu nauczyli, co o Bogu wiemy. Pytaniem fundamentalnym dla, dla naszej wiary jest pytanie, ile Bóg o nas wie, ile, na ile my pozwoliliśmy się Bogu poznać, na ile Bóg miał dostęp do naszego serca, na ile wykreowaliśmy, pozwoliliśmy, żeby mieć z Bogiem... Taką bardzo intymną relację, na ile wpuściliśmy go w nasze życie. I okazuje się, że problem tych panien polegał właśnie na tym, że one prawdopodobnie nie wpuściły Boga do całego swojego życia, do, 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 do każdego jednego elementu swojego życia, do każdej jednej przestrzeni. Musiały coś zostawić dla siebie. Są takie przestrzenie. W naszym życiu też może być tak, że my chodzimy do kościoła. Może być tak, że my mamy niesamowitą wiedzę o Bogu, ale zostawiamy sobie w naszym sercu takie przestrzenie, do których Pan Bóg nie może zajrzeć. Takie momenty, które są tylko dla nas zarezerwowane. Są takie decyzje w naszym życiu, których przecież Pan Bóg nie może podjąć razem z nami i my nie do końca chcemy słuchać rozwiązań ewangelicznych. Ale są takie momenty, w których sami chcemy decydować i sami chcemy podejmować decyzje o, o naszym życiu, o tym, co mamy robić, czego nie mamy robić. Wcale nie chcemy słuchać Pana Boga, i to jest ten moment, kiedy budujemy sami mury, kiedy sami tworzymy bariery, kiedy sami nie pozwalamy Panu Bogu, żeby Pan Bóg nas poznawał, żeby Pan Bóg wchodził z nami w tak bardzo intymną relację, a Bóg chce z nami relacji, a Bóg chce wchodzić z nami właśnie w taką niesamowicie intymną relację. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nie wystarczy to, co my wiemy o Panu Bogu. Ważne jest to, żeby wejść z Nim w relację. Oblubieniec chce z nami relacji i uwaga, nie chce, żeby to była relacja jakaś taka incydentalna, że nie wiem, że raz się wydarzy w naszym życiu, że od czasu do czasu pozwolimy Panu Bogu, żeby zadziałał Panu Jezusowi, żeby wszedł do naszego życia. Pan Jezus chce od nas relacji całkowitej, chce z nami mieć taką relację właśnie oblubieńczą, chce mieć nas na wyłączność. Dlatego Dlatego zobaczcie, czy nie jest tak przypadkiem, że oblubieniec opóźnia tę próbę, to, to przyjście, żeby zweryfikować, ponieważ Pan Bóg chce od nas takiej sytuacji, Pan Bóg chce od nas takiego, takiej postawy, która przetrwa każdą próbę czasu. To znaczy tak, że wtedy, kiedy jest dobrze, wtedy, kiedy jest dobrze, to przecież łatwo jest nam swoje życie oddać, zawierzyć Panu Bogu. Kiedy wszystko idzie gładko jak po maśle, co to za problem? Ale kiedy pojawia się taki problem... Kiedy problem pojawia się wtedy, kiedy są problemy dookoła, wtedy, kiedy rzeczywistość nas przerasta, kiedy staje się trudna, kiedy jest nam źle, kiedy wcale nie chcemy słuchać Pana Boga. I wtedy Pan Bóg mówi właśnie: Przyjdzie taki moment, który ważne jest, żebyśmy czuwali, żebyśmy zawsze byli gotowi, żeby go przyjąć w naszym życiu, żeby, było, żeby nie było tak, że cokolwiek w naszym życiu jest wyłącz, wyłączone spod jego kontroli, spod jego obecności. Pan Bóg chce z nami zbudować niesamowicie piękną relację. Ostatecznie pokazuje ta Ewangelia, że On chce nas wprowadzić, że On chce nas przyciągnąć do siebie, żeby z nami ucztować, żeby się z nami cieszyć. Dlatego to jest niesamowicie ważne. Zapraszam Was do tego, bracia i siostry, byśmy się modlili do Ducha Świętego, o to, żeby nam Duch Święty pomagał oczyszczać nasze intencje, żeby Duch Święty nam pomagał. Tak jak. Yy, tym roztropnym pannom, odsłaniać wszystkie y, przestrzenie naszego życia na działanie Boga, na działanie Ducha Świętego, byśmy wszystko w naszym życiu podporządkowywali tej relacji, która ma być pierwszą, czyli relacji oblubieńczej z Panem Jezusem. Żeby było tak, jak dzisiaj śpiewamy w Psalmie, w liturgii Kościoła. Że pierwszym naszym pragnieniem w na naszym życiu powinno być pragnienie Boga. Dusza moja pragnie Boga, pragnie Boga żywego. Z całego serca Wam życzę, żeby Waszym pragnieniem, pierwszym w Waszym życiu był zawsze, było zawsze pragnienie Pana Boga. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.